Cześć, siemanko, jestem Wikaku i dziś gołębie pocztowe, stan, przegląd u gołębi pocztowych. Jak to wygląda? Ptaki no sobie zdrowiutkie chodzą, zbierają na jajka, tam im wrzuciłem tych patyków. Fajnie dzisiaj ciepełko, dlatego postanowiłem nagrać film. Zbiera samczyk. Tak, posprzątane ładnie, bo ja tam teraz ferie, tam w Mazowieckim to ferie teraz. To ja tam praktycznie teraz codziennie tam, no codziennie tam te półki, no to tak półki to tak nie codziennie sprzątam w ogóle, bo tam co tydzień, raz na tydzień sprzątam. Ale podłogę to jak mam na przykład dużo wolnego czasu tam pod rząd, to tam codziennie podłogę sprzątam, tam ich gołębie wypuszczam, teraz oblatywane są i sprzątam, później jeźdę je. Tutaj sobie latałem, tutaj w tym gołębniku tam prawie wcale, że nie sprzątam. No, tutaj oblatywane pawiki jeszcze mam, tam mam jeszcze tiplera, nie wiem czy, gdzie one są w ogóle, zaraz zobaczę. No, no. Nie ma tam tiplera, to nie wiem gdzie jest. Albo w gołębniku, chyba że w gołębniku, tylko go nie zauważyłem. A ta są tam w półce siedzą, widzę. No i oj, tiplerka siedzi. Tam mam z blowinderką sparzone są, ale tam nie chciałem, nie wiem co to teraz za tipler jest, bo to grucha raz, to tamto. Chciałem blowinderkę wywalić i tiplery sparzyć. Ale nie wiem co to naprawdę jest nawet. Tak. Takie fajne zapinki takie z numerem telefonu kupiłem, jak nie wiem czy widzicie, o tu na przykład zakładane mam, czarny, o tu założone, wszystkie mają założone i kupiłem, taki kupiłem żółtych, 70 sztuk, kupiłem takie czarne na stałe, tam 50 sztuk, tam i 150, 145 zł zapłaciłem. Nawet nie wiem po ile to tam powiedziałem, że chcę tyle i tyle i bym mi wysłał. Tak, próbowałem oblatywać gołębie. 4, 5, 6 sztuk mi się udało oblatać, ale o. Czarny, a nie wiem czy w parze jest czy nie. Ciepło jest, to będą gruche. Czarne, o te czarne kupiłem. To kupiłem trzy czarne, jednego ma ojciec, o i tą samicę kupiłem. To ma być parka. No ma być samica. Nie będę parzył. Tak, udało mi się 6 oblatać. Samica nie wiem gdzie jest w ogóle. Taką starą samicę oblatywałem. Tam mówię, pójdzie to pójdzie, nie, jak nie pójdzie. I tak już sporo latała, ze 2 tygodnie już nawet nie zamykałem, tylko puszczałem tam. Raz było, bo tam nie chciałem jej tak trzymać za bardzo. Puściłem z numerem telefonu, ale tam nie widziałem. Tam ze 2 tygodnie latała w górze, ładnie wchodziła, normalnie, pięknie. Ale dzisiaj patrzę, jastrzębia nie było, chyba że uciekła, nie wiem. Nie, tam poszła, nawet mi nie zależało na niej. Jakby została, to może na zapas by została. Oblatywałem tego czerwonego, to z 13 jest nawet. To oblatane też tak mi nie zależało, mówię, pójdzie to pójdzie, ale już lata ładnie w górze wchodzi, to taki oblatany, tą samicę oblatałem i to samczyk jej też jest, też oblatany, ale ta samica miała takiego samca, tu miała w ogóle, ta zamknięta półka miała
innego samca. Szali, nie wiem jak to nazwać tego gołębia, takiej szali, no pod szali podchodzi tam. Może szali chyba z szymlem było akurat parzone, no. To po szali, po szymlu. Było. I ten, no. I poszedł mi ten i później ona jest takim samcem sparzona, też oblatałem go. Oblatany jest i też później samicę jego chciałem puścić, ale też poszła. No i się sparzyły razem i obydwa są oblatane, więc ja to się cieszę, właśnie poszły co poszły. Najwyżej jedna półka mnie jest. A taka czarna, taką czarną mam, to ją akurat dostałem. Dostałem 6. O, sam tylko. Miałem te lampki takie świąteczne, pies mi pogryzł. A kurde, taka robota z tym psem. O, samiczka do samca, bo to połowa jest od tego samca. O, chciałem tylko zdjęcie pyknąć sobie mu. O, to jest właśnie parka, to jest. No, to jest taki dobry samiec, bo to ja go dostałem w prezencie. I samica do sama, a samica mi nie uciekła, bo były obydwa oblatane. Tylko spuściłem ich na trening gołębie, pamiętam. O, ładnie, lubię jak gruchają pięknie. I puściłem samicę, nie przyleciała, samczyk jest. Nie przyleciał. Fajnie, no, wesołe ptaszki, pawiki tam mają. Pawiki zostawiłem, bo pawik jest od samego początku prawie filmu, jak tam pamiętam moje pierwsze gołębie ozdobne, znaczy pierwsze, no, już po raz drugi jak ich zakładałem, to już był ten pawik, to już u mnie będzie za 3-4 lata pawik i samiczka. O, i samiczka. Ładnie, nie, gołębki naprawdę fajnie mi się podobają, gołąbki, bo gruchają. Nie są chore jakieś tam. Mam tam w oborze taką parę siwych i tam właśnie taka para koczków ich chowa, młodego jednego od siwych. Sobie właśnie zaobrączkowałem, zaraz pokażę. Tu pokażę, o kurde. Tu pokażę, taka jest jedna parka, takie młode są, to są po takich koczkach tam na dworzu są, takie koczki, to te koczki są od początku i tak przełożyłem do tych siwych, bo widzicie, to spada powoli, łamie się, właśnie jak chcę jak najszybciej, żeby urosły, przełożyć do innej półki, tam gdzie są te ala rodzice i ten, i chcę ich, żeby nie spadły i to rozwalić. A pokażę siwego. Taka para tigra. O. O, i tu jest pocztowy taki już zaobrączkowany. O. I tu jest taki moja, ale to nie widzę za bardzo. Te stałe na numerem telefonu. O, i taki. Taki siwy. Po tym właśnie samcu, po tym. I tak właśnie chciałem ich tak na próbę tego młodego wziąć. A tutaj dostałem, o, tu mam takiego cepla koroniacego i tam usiadł. O, tu cepel koroniacy. I to będzie, to jest samiec i samica, ale nie wiem, czy one są w parze, czy nie. Ciężko mi ich jest powiedzieć właśnie. A to te młode, pierwsze co pokazałem, ten biały i siwy, to po tej samicy. O, i po tej parze w ogóle. Chodź. Nie chcę wchodzić. Gruchają. Będę robił jeszcze gołębnik kolejny na młode. O. Taki gruchają fajnie. Fajnie, no. Cieszę się. Bo one już dawno w parze są, już puściłem, bo chciałem jak tam młode. Wcześniej.
nie tak wcześniej. Niedawno jakoś przełożyłem już. Prawie każda para się gania na jajka, to więc fajnie będzie. Te ruszta już w ogóle czyściłem. Fajnie nawet się ich czyści, ale to już teraz powinienem, ale nie chcę ich za bardzo już męczyć. Tych gołębi, żeby już chciałem, żeby powchodziły mi do gamnika. Ten. A jeszcze tam w oborze są kolejne młode, ale to tam niedawno się wypluły i... Ciepło już bardzo fajnie, ciepło jest, to będą... I wolierę w ogóle, tu w ogóle drzwi nie będzie, te drzwi będą, w ogóle tych drzwi tu nie będzie. Będzie woliera, tu, całe i nie wiem dokąd ta będzie sięgała, no że... Z dotąd bym może chciał, może z dotąd, no zobaczymy, no. Nie chcę takiej małej woliery, no nie? Nam też 50 gołębi, 40 znaczy się. Za 40 gołębi się do takiej małej woliery nie pomieści. Jak na przykład taka... Tam tu, nie, tu, bo to na białe. Ale tą wolierę w ogóle zostawiam. Znaczy ją rozwalam, ale będę gdzie indziej robił, bo rozpód robię. Tam kilka par chcę. W tym rozpłodzie i tak. Tu mam kilka gołębi, tam Budapesztka jest. Chyba tylko z białych to Budapesztka jest. No i ten gołębnik rozwalam. Robię tutaj tak. Chcę na 4 metry, nie 4, 3, no 4 metry chcę zrobić. Metr zrobić na taki przedsionek, żeby tam jedzenie, żarcie, tam specyfiki trzymał. A 3 metry chcę zostawić na młode, tam 50 sztuk młodych tylko. Chcę nie więcej tam na początek. Później jak już lepiej mi coś będzie szło, to wiadomo, no tych młodych będę miał. O ten właśnie samczyk, ten ciemny, to on do mnie przyleciał, tam ze szkoły idę i patrzę, on tam siedzi, obcy w ogóle gołąb. I on się sparzył z taką siwą. Sparzył się i tam bez numeru, bez niczego, ale tam ja mam dostęp do oddziałów, do wszystkich oddziałów, do numerów telefonów tam ludzi i one, i ja, o, tiplarek i ten, i ja dzwonię do oddziału, tam podaję oddział, to jest ten samczyk, to jest piaseczny oddział, mam dwa opcje takie, przy bąkance to mam dwa, samica i samca. Samica to już dawno już u mnie z rok, dwa lata będzie, w czerwcu będzie dwa lata. I ten. I zadzwoniłem to po gdańskich gołębiach, właściciel powiedział, już dwa lata nie lotuje, ale to powiedział, że po gdańskich jakiś to jest, no i że żebym nie puszczał tam, bo to w zimę było, to w zimę to zimiutko, mróz, o Jezu. To ja go złapałem, to jemu uciekł dwa miesiące temu, tam 9 mu poszło, bo tam się styknęły z jakimiś gołębiami i tak poszło i tak. On jest piaseczny, no mówiłem, jest piaseczny. Chyba mówiłem, że jest piaseczny. I tak ten. I siedzi, no na razie siedzi, no. Zobaczymy. Te dwa mi co poszły, to z numerem telefonu, to nikt nie zadzwonił tam. Może ktoś odwoni jeszcze, no. Zbierają, no fajnie. To akurat lubię u takich gołąbków, jak wesołe są. Piaseczyńska też sama, ta samica niebieska też piaseczyńska. To ojciec mi ją przywiózł z roboty, tam gościu złapał. Ona na gumie była tam. Byłem gdzieś na Słomczynie, miałem do gościa jechać po kartę. Znalazłem właściciela. On w klubie lotował, ale już nie lutuje. Tam gdzieś indziej, do jakiegoś innego oddziału przyszedł. No, także takie gołębie, no... Nie wiem, czy dokupywa, to muszę sobie zrobić ten... Popatrzeć co i jak, ile półek wolnych. Jedna wolna na pewno jest, a jak zresztą to nie wiem. Może jakąś jeszcze jedną parkę kupię. Miałem okazję Ardenę kupić, ale... Nie chciałem. Więc ja to wszystko powiedziałem. Na tyle, to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.